Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z przedostatnim nagraniem z tej serii, czyli Gdańsk według, ale jest to pierwsza książka, która została z tej serii wydana i jest to Gdańsk według Pawła Hille. Specjalnie sprawdzałam, jak się czyta to nazwisko, bo nie jest to wcale takie oczywiste. I jest to postać, o której wcześniej słyszałam, ale również, podobnie jak w przypadku Chwina, ta twórczość nie była mi jeszcze do tej pory znana. Kojarzyłam główną postać, która jest taka kojarzona, można powiedzieć, z tym autorem, czyli Weissera Dawidka. Ale też do tej pory jakoś nie zdarzyło mi się jeszcze tej książki czytać. A sama książka Gdańsk według, która zapoczątkowuje serię, powstała właśnie w dwudziestolecie tego debiutu, właśnie wydania Weissera Dawidka. I tutaj w takiej jej mowie wstępnej, powiedziałabym, mówi się o tym, że Paweł Hille jest z pokolenia, które nie pamięta Gdańska sprzed wojny, ale szuka śladów tego, co minione. I rzeczywiście on nie ma prawa pamiętać przedwojennego Gdańska, ponieważ urodził się w 1957 roku. I według Anny Zbierskiej, autorki wstępu, ten debiut Weisser Dawidek jest niczym objawienie tego pokolenia, szczególnie gdańskiego. I potem pojawiły się w twórczości Pawła Hille inne powieści, ale zawsze jest obecne jego miasto. Niezależnie od tego, jak jest przedstawiane, jakie emocje budzi. I Gdańsk jest taką mieszaniną, w której da się jednak dostrzec pewną spójność, ale nie każdy, i tutaj już są to słowa Pawła Hille, nie każdy ją dostrzeże i w tym jest rola poety. I tutaj chciałabym właśnie zacytować fragment, który pokazuje właśnie, jak ważna jest rola artysty w tym wszystkim. Popołudniami wypuszczał się przez Śródmieście na stare, główne albo dolne miasto. Lubił zatrzymać bicykl nad kanałem i patrzeć, jak w zielonej wodzie przesuwają się obłoki. Odwiedzał zakamarki Wyspy Spichrzów, Ołowianki, Starych i Nowych Szkotów, Oruni, Brzeźna, Zaroślaka, poznając coraz lepiej dziwaczną formę tego miasta, poskładanego z elementów tak różnych i kapryśnych, że chyba tylko poetycki umysł mógłby w nim dojrzeć jedność elementów. Czyli rzeczywiście tutaj ta rola poety jest taką rolą wyjątkową. I później w tej książce przechodzimy przez cytaty z różnych książek właśnie Pawła Hille i poruszamy się po różnych obszarach miasta. Nie zawsze to są wprost dzielnice, czasem są to mniejsze jednostki podziału miasta, administracyjne. I zaczyna się od głównego miasta, gdzie po pierwsze mamy widok miasta od strony Motławy i takie porównanie spichlerzy z Hamburga, zwrócenie uwagi na to, że jest to zabudowa o korzeniach średniowiecznych, że pojawiają się na przykład bramy wodne i za nich wyłaniają się dopiero bryły kościołów. Pokazane jest samo życie nad wodą, to, że są tam statki, to, że panuje tam kupiectwo, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, że panuje, ale jakby, że jest taka dominanta ta kupiecka. Ale z drugiej strony, idąc troszkę ku współczesności, pojawiają się też hotele. Wspomniane są też motywy na przykład odbudowy miasta po wojnie, a jeżeli chodzi o samą wojnę, to walka o Pocztę Polską właśnie z Weissera Dawidka. I tutaj również cytat. Nie wiem, skąd Weisser czerpał swoje wiadomości, które zwłaszcza wtedy wydawały mi się przerażająco głębokie. Bo kiedy pokazywał nam budynek Poczty Polskiej, to nie mogłem wyjść z podziwu, skąd on to wszystko wie. O, tutaj stała niemiecka pancerka, pokazywał ręką. A tutaj atakowali żołnierze miotaczami ognia, a tam dalej stały CKM-y. A stąd, w tym miejscu, z dachu zleciał niemiecki żołnierz, trafiony przez pocztowca w głowę. A tędy ich wyprowadzali. Więc mamy też takie motywy, faktycznie, tak jak mówiła autorka tego wstępu, nawiązujące do wojny, szukanie tych śladów wojny, szukanie tych śladów wcześniejszej przeszłości, jakby jeszcze wcześniejszej przeszłości miasta, ale nie ma jakby takiego odniesienia wprost
wprost, no bo on sam tego nie przeżył, ale jednak jest poszukiwanie, jest cofanie się w tę przeszłość, że ta przeszłość jest jednak czymś istotnym. Będąc po sąsiedzku, przenosimy się na Wyspę Spichrzów, gdzie również jest pokazane, że pływają tam statki, ale zimą są nieaktywne, a mimo to na wyspie wciąż panuje ruch. I tutaj autor zwraca uwagę na różne detale, na przykład przygląda się cegłom z bliska i widzi, że one są jeszcze średniowieczne, bo mają merki, czyli takie jakby ślady wytwórcy, taki można powiedzieć podpis autora. Przechodząc dalej, mamy Dolne Miasto, gdzie na pewno jest opisane, opisana śluza, jest opisany opływ Motławy, ale to, co mnie najbardziej uderzyło, chociaż tu już bardziej powinniśmy się przenieść na Stare Przedmieście, to to, że w kontekście budynków przy Placu Wałowym zostało wspomniane nazwisko Strakowskiego. I mnie osobiście to rusza, ponieważ Strakowskich było dwóch. Jeden z nich był związany z Górą Gradową, a to jest miejsce bliskie mojemu sercu, więc po prostu to nazwisko również. No i generalnie poruszamy się po szeroko rozumianym centrum, po czym przenosimy się na Wielką Aleję. No i tutaj jest wspomniany Gralat. Gralat, który tak naprawdę sprawił, że ta Wielka Aleja zaczęła wyglądać tak, jak zaczęła wyglądać. Ale tutaj autor snuje rozważania, dlaczego tak naprawdę ona nie jest imienia Gralata. I tutaj mamy kilka takich wątków poruszonych. Po pierwsze zastanowienie dlaczego, ale też pokazanie jakie były różne nazwy w przeszłości. I tutaj dwa cytaty. Ta aleja jest taka długa i szeroka, jedyne miejsce w mieście, gdzie do dziś nie ma korków, jedyny w mieście pomnik prawdziwie twórczej myśli. Wtedy, zapytała panna Cywle, to znaczy w którym roku, no i kim był ten cały Gralat? Już powiedziałem, że burmistrzem naszego miasta, a przy okazji łowczym i burgrabią polskiego króla, wydał pierwszą encyklopedię elektryczności, ponadto zajmował się tajnymi naukami. No i dlatego uważano potem, że Gralat był masonem, co nam wyjaśnia w zupełnie oczywisty sposób, czemu za żadnej władzy, czy byli to Prusacy, naziści, Polacy, komuniści czy Sowieci, nie nazwano tej pięknej alei imieniem wielkodusznego fundatora, który swój zapis w testamencie uczynił tuż przed śmiercią. I tutaj drugi cytat, co do samej nazwy. Najpierw nazwano ją główną, potem Hindenburga, następnie Hitlera, dalej Rokosowskiego, a wreszcie zwycięstwa. Zupełnie tak, jakby wszyscy kolejni władcy tego miasta bali się Gralata, choćby tylko we wspomnieniu. Także mamy tutaj wyjaśnienie, przynajmniej z punktu widzenia autora, dlaczego rzeczywiście tutaj Gralat się nie znalazł jako patron tej ulicy, mimo że, tak jak było wspomniane, był jej fundatorem i był bardzo ważną postacią. Ale w sąsiedztwie mamy też mniejszą ulicę, która zwróciła uwagę Pawła Hille i jest to obecnie ulica Narutowicza. I tu cytat. Ulica wiodąca do głównego gmachu Politechniki, położonego na niewielkim wzgórzu, w przyszłości zapewne miała być pięknie ocienionym traktem. Teraz jednak widać było jedynie jego zamysł, jak gdyby ułożony z maleńkich drzewek szkielet, przylegający lewym bokiem do cmentarza, prawym zaś do kolonii ceglanych, jednopiętrowych domków. I tutaj mowa oczywiście o domkach, które powstały w ramach Fundacji Abega. Ja swego czasu o niej opowiadałam tutaj chyba właśnie w podcaście w zeszłym roku, więc podlinkuję Wam, gdybyście byli tym tematem bardziej zainteresowani. I płynnie można powiedzieć, przeszliśmy do Wrzeszcza. I tutaj są wymienione bardzo różne miejsca, typu nawet bary, ale też garnizon. Natomiast to, co mi się w tej części książki wydało najciekawsze, to nawiązanie do Grasa. I to takie bardzo nieoczywiste nawiązanie. I tu też pozwolę sobie na cytat.
Gawędziliśmy sobie swobodnie. O tym, dlaczego 14-letni Gras, który biegał po tych samych co my ulicach Wrzeszcza, nigdy nie napisał swojej pierwszej wielkiej powieści historycznej o bohaterskich Kaszubach. Bo skoro większość z nich poległa dawno temu pod Wiedniem, no to o czym, albo raczej o kim, miałby pisać debiutant Ginter z Labesweg 13, zwanej dzisiaj ulicą Lelewela. I tu też mamy taki, można powiedzieć, trochę akcent historyczny, bo podaje autor i dawną nazwę ulicy, i obecną. I rzeczywiście, no, za czasów młodego Gintera była to ulica Labesweg, my ją dzisiaj znamy jako Lelewela. Dalej idąc mamy Brentowo. I tutaj są elementy, które można naocznie jeszcze dzisiaj zauważyć. I z jednej strony wspomniany jest tutaj przebieg linii kolejowej, która dzisiaj można powiedzieć odpowiada PKMC i wiadukt właśnie na wysokości Brentowa. I tam, tak można powiedzieć, na pograniczu już ze Strzyżą mamy relikt mostu Weissera z 1913 roku. I ja rzeczywiście byłam w tym miejscu kilka razy, więc myślę, że też któryś spacer Wam podlinkuję. A oprócz tego jest cmentarz na Niedźwiedniku, gdzie i tu dziękuję koledze, dzięki któremu się o tym w ogóle dowiedziałam, bo ja bym sama pewnie nie zwróciła na to uwagi, ale tam jest pochowany Horst Meller, który jest wspomniany w Weisserze Dawidku, więc rzeczywiście taki nagrobek tam funkcjonuje. Kolejną dzielnicą, jako że mieszkali Państwo chwilę pod lasem i często tam spacerowali, jest Oliwa i głównie ulica Polanki. I jest pewien kontrast pokazany, bo mamy tutaj taki cytat: osławiona swoimi dwoma lokatorami, Schopenhauerem i Wałęsą. Dziś zasmrodzona setkami samochodów, wtedy była brukowana, wiejska, z pięknymi ogrodami, pośród których starzały się nieuchronnie poniemieckie wille i pałacyki. I z jednej strony mamy ten kontrast, z drugiej strony jest jeszcze są dwa takie cytaty, które odwołują się do wątku Schopenhauera, ale można powiedzieć, że wzajemnie się negują. To znaczy, pierwszy brzmi: na ulicy Polanki stanął przed jednym z tych starych domów, o których mówiło się, że mieszkali tu bogaci Niemcy. O, widzisz? A tu mieszkał kiedyś Schopenhauer i pod tymi kasztanami chodził jesienią na spacery. No i z jednej strony można by było pomyśleć, że brzmi prawdopodobnie, ale tak naprawdę ile on by na te spacery tam pochodził i na ile świadomie, biorąc pod uwagę, że on bodajże jako pięciolatek został właśnie już z Gdańskiem pożegnany, bo jak mówi drugi cytat: lubiłem sobie wyobrażać to miejsce przy Polankach w ten właśnie sposób, chociaż niewiele to miało wspólnego z prawdą. Mały Artur został wzięty na kolana przez matkę, która tłumaczy mu, że wyjeżdżają z Gdańska już na zawsze, więc obraz kilkudniowego pakowania i dworu pośród wzgórz zostaną w jego fenomenalnej pamięci na zawsze. No i właśnie, tak naprawdę kilkulatek jest wywieziony już z miasta urodzenia i no, trudno powiedzieć, że mógł dużo zapamiętać w tym wieku ze spacerów po gdańskich polankach, być może po okolicznych jakichś lasach. Także wydaje mi się, że ten wcześniejszy cytat był właśnie taki bardzo poetycki. Lubimy sobie wyobrażać, że wielkie postaci są związane z naszym miastem, ale ten kolejny cytat jednak to konfrontuje z rzeczywistością, że on wyjechał już jako dziecko. A propos takiej poetyckości, moją uwagę zwrócił też cytat dotyczący zoo i on jest ogólnie troszkę dłuższy, bo nie dotyczy tylko zoo, ale też jego najbliższej okolicy, ale pozwolę sobie zacytować fragment. Zoo było rzeczywiście pięknie położone. Z dala od miasta, w głębokiej dolinie Oliwskiego Potoku, który wypływał w tym miejscu z siedmiu wzgórz zarośniętych mieszanym sosnowo-bukowym lasem. Sarny miały tu leśne polany prześwietlone słońcem, łosie ciemne i ponure bagniska, wilki, jamy wykopane w skarpie, a kangury hasały na ugorze porośniętym czerwonawą koniczyną i szczawiem. Jak dla mnie jest w tym opisie coś
właśnie poetyckiego i jest fajny, jest urzekający, jest niebanalny. Takie słowa mi przychodzą chyba pierwsze na myśl. No ale właśnie widać taką poetyckość, widać taką staranną grę słowem. I ostatnim elementem, który jest tutaj przedstawiony, w sensie jednostką taką administracyjną, powiedzmy, miasta, jest Jelitkowo. I tutaj powiem krótko, jakby Hille podkreśla, że do Jelitkowa jedzie się głównie na plażę, ale bez turystów tego Jelitkowa nie ma. I tu cytat, bo tak naprawdę Jelitkowo nie mogło istnieć bez nas, tak samo jak miasto nie mogło istnieć bez plaży i zatoki. No i coś w tym jest, że jest taka, takie wzajemne powiązanie tutaj między tymi dwoma czynnikami, że z jednej strony miejsce jest ważne dla ludzi, ale to ludzie ożywiają to miejsce. I na koniec książki pojawia się taki cytat, który chciałabym właśnie zacytować, ale potem powiedzieć, jaką myśl zrodziło to we mnie. I tu cytat: nie przywiązuj się do niczego, mówi dziadek, bo to zwiększa cierpienie. Rzeczy, miasta, ludzie odchodzą w przeszłość, będziesz kochał pustkę, a taka straszna miłość niegodna człowieka. I mam taką myśl w sobie, że ja mimo to Gdańsk kocham i mam nadzieję się z wami wciąż tą miłością dzielić. I mogłabym w tym miejscu zakończyć, ale chciałabym jeszcze ostatnią myślą taką, można powiedzieć zbiorczą po przeczytaniu tej książki się podzielić. Jako że ja jestem fanką musicalu, to ta książka skojarzyła mi się trochę z musicalem, ale takim musicalem w stylu, że bohaterowie mało mówią, a jest głównie śpiew. I wynika to z faktu, że książkę tę tworzą głównie cytaty właśnie z książek Pawła Hille. I może na tym polega jej główny urok. Dziękuję wam za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia następnym razem.